Poszedłem na dwutygodniowy urlop i zapomniałem 30 lat pracy w IT. A w dzisiejszym odcinku wykorzystanie ChatGPT w grach oraz pewna historia afery testerskiej. Zaczynamy! Cześć, jak widzicie, nagrywam z hotelu. Co mówiłem już wcześniej, to jest ponowne nagrywanie tego wideo. Wczoraj wieczorem go nagrałem. I powiem wam, masakra była. Nie dość, że było słychać pociągi, szum laptopa, to jeszcze u mnie to złapało fokus na jakiejś innej rzeczy i no nie nadawało to się do żadnego użytku ratowania, więc dzisiejszy odcinek jest nagrywany z rana dnia, chwileczkę proszę na tablet, 12 stycznia 2023, a to jest IT Morning, czyli wasz codzienny zbiór ciekawostek i artykułów ze świata IT. Żeby daleko nie przeciążać, dzisiaj będę korzystał z pomocy tabletu przy nagrywaniu, więc wybaczcie mi, że będę czasem też patrzył na dół. U mnie naszym pierwszym materiałem na dziś, który właśnie mi się tablet przyciął, ten odcinek jest naprawdę objęty klątwą. Dobra, dzisiejszym pierwszym artykułem jest o ChatGPT wykorzystanym w grach. Pewien fan gry Blade and Mount, chyba Bannerlord, jeśli dobrze pamiętam tytuł. Sorry, akurat na tylko nie chcę mi się załadować. No, wymyślił sobie sytuację, że on spróbuje użyć ChatGPT do właśnie dialogów NPC-ów. Poświęcił temu parę dni, efekt był nawet nie najgorszy, ale nie był też super idealny. No i wywiązało się z tego ciekawe przemyślenia dla mnie. Po pierwsze, czy to faktycznie ma sens? Nie chodzi mi o teraz. ChatGPT jest dalej bardziej zabawką, która się przydaje w niektórych momentach. Ja na przykład, jak widzieliście, eksperymentowałem z wykorzystaniem ChatGPT do nagrywania, do pisania testów i parę odcinków ostatnich, ten akurat nie, korzystałem ChatGPT do tego, żeby wygenerował mi tagi opisujące odcinek na YouTubie. Co nie zadziałało, to nie zadziałała próba wygenerowania tytułów, więc dlatego jestem nie za bardzo pozytywnie nastawiony do takich generowani NPC na razie. No, ale widziałem też case'y, że ludzie generowali user stories przy użyciu API, nawet my sami pokazywaliśmy w przeszłości narzędzie, które to robiło. Ale, no wiadomo, jestem trochę rzeczy. Co będzie z grami? Długo się nad tym zastanawiałem, w paru komentarzach pod artykułem było, że twórcy gier chcą mieć bardzo dużą kontrolę, zwłaszcza taką, nazwijmy to, reżyserską, nad tym, jak content wygląda. Nie do końca się zgadzam z tym, że, z tym tytułem, bo są gry, które mają tak zwany emerging gameplay. Czyli na przykład są gry a la No Man's Sky, pewnej części mniejszej Skyrim i na przykład wszystkie gry, gdzie mamy sandbox a la Minecraft. No i w takich wypadkach takie AI, które by generowało dialogi dla NPC-ów, że po prostu odpowiedzi to, tamto i tak dalej, mogłoby być ciekawe, bo wtedy na pewno dwóch różnych graczy mieli kompletnie inne, kompletnie inną fabułę do przejścia, kompletnie by inne rzeczy robili i no to by mogło być dość ciekawe. Z drugiej strony, nie wiem czy pamiętacie, były AI, które się stały bardzo rasistowskie, bardzo szybko, AI Microsoftu. Ostatnio coś kojarzę, że jakieś AI, co było używane jako właśnie YouTuber, też bardzo szybko stało się rasistowskie, czy coś innego. Więc to może być problematyczne. A z drugiej strony mamy gry takie jak właśnie bardziej ze scenariuszem, gdzie to faktycznie może być już problem. Przykład Destiny. Destiny by nie pogardziło jakimś generatorem questów, który by był w stanie generować jakiś unikatowy content, żeby ludzie się nie nudzili. Ale oni mają bardzo mocną linię fabularną. I jakby się wtedy to mało co wymyśli sobie AI i na przykład AI pod wpływem ludzi czy pod wpływem akcji gracza nagle sobie stwierdzi, a Traveler to jest ten zły i zacznie coś takiego robić, co jest kompletnie wbrew logice całego świata. Lub jeden gracz usłyszy taką rzecz od AI, drugą od usłyszy co innego. I nagle się okaże, że cały lore crafting to też jest dużym częścią właśnie, przepraszam, to ja się przysypiam, dużą częścią właśnie świata Destiny jest problematyczne. Ale okej, to tyle na ten temat, to jest po prostu trochę fajna dyskusja pokazująca, co się dzieje z AI i jakie mogą być jego przyszłość. Naszym drugim artykułem na dzisiaj jest artykuł Alana Page'a, który się nazywa Everything Has Changed. Jest to artykuł, który znowu wywołał pewną drobną aferę w świecie testerskim amerykańskim. Jeśli o tym nie słyszeliście, jak najbardziej okej.
przyznajmy się szczerze, amerykańskie LinkedIn, amerykański Twitter to jest tylko jakiś drobny fragment świata, który nawet nie jest poprawnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Więc nie ma to wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o wasze życie codzienne, ale content, który został poruszony, temat, który został poruszony, wydaje mi się, że warto od czasu do czasu odświeżyć. Po pierwsze, jeśli nie wiecie, kim jest Alan Page, Alan Page to jest obecnie dyrektor w Unity, tych od właśnie engine'u do gier. W swojej historii robił wiele rzeczy, między innymi był w Microsoftie, gdzie testował Windows, odpowiadał za testowanie Xboxa, odpowiadał za testowanie pierwszych iteracji Teamsów, co nachętnie by puścił w niepamięć, bo bardzo ma złe wspomnienia z tego czasu, i wiele innych projektów, więc jest to osoba bardzo doświadczona. I artykuł zaczyna się właśnie o opowiedzeniu o tych jego doświadczeniach, że tak naprawdę on bardzo zawsze się identyfikował z tym, że jesteśmy knowledge workerami i jego podstawą, metodą jakiegoś rozwoju było po prostu ciągłe pchanie się do przodu, uczenie się, próby zrozumienia tematów i tak dalej. No i właśnie tak mówi, że bardzo szybko był uznawany za bardzo dobrego testera, ale on nie rozumiał czemu. Bo wpierw zaczynał jako właśnie taki tester support, co tutaj mam podobne starty. Ja też tak zaczynałem i dla mnie właśnie to był ten moment, który pokazał, jak ważna jest jakość, patrząc na rzeczy, które wracały z produkcji. No i on mówi, że on później, jak wszedł takie już w pełni testowanie, to zaczął czytać książki testerskie, gdzie powiedział po przeczytaniu pierwszej i myślał, że zrozumiał wszystko. Po przeczytaniu drugiej już zaczął mu się budzić jakieś wątpliwości, a po przeczytaniu 4-5 następnych zaczęły mu się formułować już własne opinie. No i idąc dalej w tym artykule, autor mówi o tym, że on jest wielkim proponentem tego, że większość zespołów nie potrzebuje testera. I tu my się bardzo zgadzamy. Ja też jestem zdania, że taki tester w teamie nie jest koniecznie potrzebny. I tu nie mówię, że wracamy do waterfalla, że tester jest po prostu testowanie z przerzucaniem przez ścianę. Bardziej myślę o czymś w rodzaju takiego, nazwijmy to Center of Excellence, ale takiego nie bardziej typowego, gdzie mamy grupę, nazwijmy to QA coachy. Nie chcę używać coachów w tym znaczeniu, że takich prawdziwych coachów, tylko takich wewnętrznych osób, które mają pomagać. Ich większym zadaniem jest uczyć deweloperów, jak testować, czasami przez pokazywanie i pomóc im w jakichś ciężkich przypadkach. Coś, co nie jest wcale proste, coś, co potrzebuje o wiele więcej bezpieczeństwa, zabezpieczenia. Oczywiście to nie zadziała wszędzie. Są branże, gdzie chociażby z perspektywy istniejących przepisów będzie potrzebny tester lub mamy aż tak ryzykowne zmiany, że czym więcej oczu na to zerknie, nawet przy pełnej automatyzacji, to nie wystarczy. Autor też mówi, bo jest on wielkim, wie co o tym mówił, zwłaszcza jak był jeszcze w Microsoftie, że Microsoft wychodzi z testerów. Tu ja mam trochę zastrzeżeń. Już parę razy o tym wspominałem. Mam paru znajomych w Microsoftie w Irlandii i w Microsoftie w Czechach. I trochę słuchając, co oni mówią, to nie do końca się z tym zgadzają. Mówią, że jeśli taka zmiana była, to najwyżej tytułowa, że większość testerów u nich ma już bardziej tytuł inżynier czy deweloper, ale dalej odpowiada za testowanie, więc to była taka zmiana kosmetyczna. I nawet challenge'owałem kiedyś Alana Page'a o to i no, trochę przyciął się na tym, że w sumie oni to wiedzą, bo jego partner na podcaście jest dalej w Microsoftie, że im bardziej chodziło właśnie do linę krzemową. Ale teraz sam się do tego bardziej przyznaję, bo w wypadku Windowsa 11 on mówił, tak, w Windowsie 11 są testerzy, ale jest ich drastycznie mniej, jest drastycznie mniejsze ratio względem deweloperów niż było w przeszłości. No i wydawać by się mogło, że to takie zdanie, które pewno w części u was też może budzić jakiś opór i po stronie deweloperów, czemu mamy testować i testerów, ale no przecież deweloper sam sobie nie przetestuje. I to właśnie doprowadziło do pewnej afery na Twitterze, na LinkedInie bardziej niż Twitterze, ale w obu miejscach. I Alan miał parę artykułów z odpowiedzią na to. Tym artykułom przyjrzymy się w następnych odcinkach. Więc podsumowując, naszym pierwszym materiałem był właśnie artykuł o wykorzystaniu ChatGPT w grach. Widzę pewien ten potencjał, ale widzę też bardzo ograniczoną ilość gier. Tutaj wielkie thank you dla Pawła Dybcio, który podesłał ten artykuł. I naszym drugim tematem to było właśnie pewne przemyślenia na temat jego kariery Alana Page'a, które znowu zaczęły aferę w świecie testerskim. Całą resztę pośledzimy w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że mi wybaczycie ten widok i jak to wygląda, bo naprawdę nagrywam siedząc na podłodze, mam za telefonem lustro, żebym mógł patrzeć, jak to się wygląda. Z reguły robiłem to w oknie, ale no niestety jakoś dzisiaj, wczoraj jest tak głośno, że to nie było możliwe. No i widzimy się jutro.